Mocnym krokiem, z nowym rokiem. Dzień dobry Państwu, witamy teraz w piątek o poranku z najnowszym, pierwszym w tym roku wydaniem papierowym i elektronicznym Czasu na Opole. No to skoro numer pierwszy, to co ciekawego w nowym roku, to będziemy wiedzieć z numeru na numer, będziemy to Państwu przekazywać, ale spędziliśmy już ten nowy rok bardzo hucznie przy Stegu Arenie. Wreszcie po kilku latach powróciliśmy do tradycji Sylwestra na świeżym powietrzu, ale skoro mówimy o roku 2023, to przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie właśnie owego roku i jak zwykle w Opolu to się działo. Miesiąc po miesiącu, jak sobie możemy zobaczyć, to tych wydarzeń bardzo różnych było, od gospodarki aż po kulturę i sport. Jak zwykle w mieście tematów nie brakowało. Co jeszcze? Jeszcze o ostatniej sesji Rady Miasta. Między innymi ważna sprawa dla kierowców. Słuchajcie, powyżej 2,5 tony można parkować. To właśnie dla właścicieli samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony. Ważna informacja. Wszystkiego zdradzał Państwu nie będę, bo chodzi o to, żeby Państwo też zobaczyli, przeczytali, co się dzieje, więc o Sylwestrze, o Opolaninie, który może już sobie śpiewać 40 lat, minęło, chciałby się powiedzieć, jak jeden dzień, a to już prawie pół wieku. No i na koniec jeszcze dobra propozycja, bo dobra książka jest mądrzejsza od autora, mówi Max Cegielski, laureat nagrody Grand Press. Ciekawa rozmowa dotycząca jego najnowszej książki, ale w ogóle literatury i czytelnictwa. To w najnowszym wydaniu Czasu na Opole w wersji papierowej. Już udajcie się Państwo do dystrybutorów, do galerii handlowych, ale jeśli będziecie po pracy, bo my pracę zaczynamy w tej chwili, to mamy także i elektroniczną wersję dla Państwa, więc na stronie internetowej Czasu na Opole mogą Państwo śmiało te wszystkie informacje, o których Państwu mówiłem, znaleźć, przejrzeć w dowolnej chwili, w dowolnym momencie, kiedy Państwu będzie się podobało, i to wszystko znajdą Państwo teraz już w pierwszym numerze tegorocznym, a 107 w ogóle Czasu na Opole. Polecamy Państwu lekturę na weekend, jak znalazł. Miłego dnia.